Generalnie tak powiedziałem wcześniej, że do apokryfów musi przyjść chyba czas, bo ja rozumiem, że niektórzy mamy z nimi różne podejście. Okay? Ja spróbuję przedstawić to trochę tak jak najlepiej, dlatego ten tutaj podtytuł ma Biblia i inne starożytne księgi. Czyli trochę takich myśli, okay? trochę myśli, kilka, to jest dosłownie kilka i będzie, nie? W drugim liście do Tymoteusza 3:15-17 apostoł Paweł coś takiego napisał. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Mówi o sobie o Pismach Świętych, mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, że jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. No nie? Teraz kwestia by była tego, co on miałby na myśli, mówiąc całe Pismo. Rozumiemy, nie? O którym Piśmie Świętym, czy o czym w ogóle apostoł Paweł mówi. To słowo to jest pas greckie, każde, wszystko, całe. Nie? Czyli można by było przyznać, że każde Pismo przez Boga jest natchnione, albo że wszystkie Pismo jest przez Boga natchnione, albo tak jak tu całe. Nie wiem, jak inne tłumaczenia, nie sprawdzałem, nie? Ale nawet zakładając, że każde Pismo przez Boga jest natchnione, nie? Bo wiecie, tak można sobie pomyśleć, no to co, wczorajsza gazeta też jest natchniona przez Boga, nie? Czyli rozumiemy, że ja rozumiem, że on mówi, że całe Pismo przez Boga natchnione jest pożyteczne, nie? Te, które jest natchnione, powiedzmy, no nie? I teraz tak, ja gdzieś tu mam Septuagintę, taką książkę, to jest właśnie Septuaginta, przetłumaczona na kilkaset lat przed Jezusem, Stary Testament na język grecki. Żydzi aleksandryjscy, już kiedyś tam trochę wspominałem o tym, Żydzi aleksandryjscy ją przetłumaczyli tam na prośbę kogoś. Dlatego się nazywa Septuaginta, bo było ich 70. I jest tu nawet napisane, że powstała między 280 a 130 rokiem. I ona jest, to jest hebrajski Stary Testament mniej więcej, spisany na grekę. Nie tylko Stary Testament, który mamy, ale także księgi apokryficzne różne, co nie? I Septuaginta wtedy była dla nich znana. Niektórzy mówią, że to była ich Biblia, okay? Że jako księga to była właśnie ta księga, nie? Ale tam też były apokryfy, co nie? Plus jeszcze oczywiście jakieś tam może pojedyncze zwoje i tak dalej, co nie? Czyli chcę wam powiedzieć, że niekanoniczne księgi cytowane w Biblii, to jest pod temat, tak? W Starym Testamencie znajduje się przynajmniej 22 miejsca, w których są cytowane lub napominane księgi, które w Biblii w ogóle nie ma, nie? W Nowym Testamencie jest 9 takich miejsc, nie? Nie mam chyba ich tu wszystkich. Może mam, może nie mam, bo nie chodzi mi teraz o to, żeby wypunktowywać te rzeczy, tylko żeby pokazać, że takie coś było, no nie? Czy że takie coś jest. Och, normalnie tu też już okulary. Czyli tak, w Tanach to jest kilka myśli. Znajduje się na przykład opis i mówi, że jest na przykład wymieniona Księga Wojen Boga, że jest Księga Dziejów Salomona, że jest Księga Jaszera. Księga Jaszera, tam się nazywa Księga Sprawiedliwego w naszych tłumaczeniach, Księga Proroka Natana, Dzieje Gada Widzącego, Księga Wizji Ido, Księga Proroctw Achiasza, Dzieje proroka Samesjasza, Księga Jehu, okay? Czyli jest Księga Kronik Królów Judzkich, Księga Kronik Królów Judy. Czyli są różne miejsca, jest napisane tutaj, gdzie one są wymienione, w których miejscach je są opisane, ale tych ksiąg nie mamy, nie wiemy, nikt nie wie, co się stało z nimi. Znaczy, może nie zostało odtworzone, rozumiecie, tak? Że Stary Testament w wielu miejscach powołuje się na niektóre miejsca, których nie wiemy. Nieraz jest tak, że apostoł Paweł coś mówi, i tego w Starym Testamencie nie ma. Nie wiem, czy takie coś w ogóle zauważyliście, że nie można o tym przeczytać w Starym Testamencie. I teraz niekanoniczne księgi cytowane w Biblii lub odniesienia do nich. Nie? Czyli tak, Księga Henocha jest, o niej będziemy za chwilę mówić, jest Juda, Piotr. Tych miejsc jest, ja mam takie listy tych i nie będziemy ich mówić, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o generalne takie, żeby wiedzieć. Jest ich, tych miejsc może nie chcę przesadzić, może ze 30, może z 50, jest długo, długo, nawet nie liczyłem. Nie? I teraz jest Księga Jaszera, jest list do Laodycei. Pamiętacie takie miejsce, gdzie apostoł Paweł mówi w Kolosan, że ten, który jest w Laodycei, wy przeczytajcie, a ten, co wy macie, niech przeczytają w Laodycei. Tego listu nie ma nigdzie. Nie? Ale widocznie czytali, jakieś pismo krążyło, którego po prostu ślad, po którym ślad zaginął. Co by było, jakby się dzisiaj odnalazł na przykład? Nie? Byłby kanoniczny, czy nie byłby? Byśmy uważali go za natchniony, czy nie? Rozumiecie?
Taka myśl, no nie? Jakby go gdzieś tam wykopali, dzisiaj się okazało, że jest list do Laodycei Pawła. Ja, ale rozumiem, to chodzi mi o tą myśl, co nie? Czyli życie Adama i Ewy na przykład, zobaczcie, gdzie jest w drugim Koryntian, gdzie wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Prawda? Ile razy o takim czymś nieraz słyszeliśmy, prawda? A tego nie ma w Starym Testamencie, to jest z Księgi Życia Adama i Ewy. Czy też aż do trzeciego nieba, to co nieraz tu mówiliśmy, nie? To też jest stamtąd, nie? Czy założenia Mojżesza. Czytaliśmy, że szatan z aniołem, chyba Michałem, czy z którymś, toczył spór o ciało Mojżesza. Pamiętacie? Takie coś? I to też tego nie ma w Starym Testamencie napisanego, nie? A z męczeństwa Izajasza, że tam on mówi, że byli jedni tak, niż zabijani, ni inaczej przeżynani piłą. To widocznie mówi o tym męczeństwo Izajasza. List apostoła Pawła do Koryntian. Już to kiedyś usłyszałem. Bibliści mówią, że jest cztery w sumie listy, czy były cztery listy, że my mamy drugi i czwarty. No nie? Że w naszym pierwszym liście on coś tu pisze coś takiego, że napisałem do was w liście. Oni tam w kontekście mówią, że tak jakby mówił, że już napisałem do was w liście wcześniej coś, co nie? Czyli tego listu nie ma, czyli uważam, że ten jest drugi. I w czwartym coś pisze, czego nie ma w trzecim. Nie? Czyli rozumieją, że były przynajmniej cztery, powiedzmy. Nie? Czyli coś takiego, co nie? Paweł też cytuje w ogóle poetów greckich czy kogo tamkolwiek. Nie, nie błądźcie, złe rozmowy psują obyczaje, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli. Z jego bowiem rodu jesteśmy. Nie? Czyli apostołowie cytowali inne księgi też niż Stary Testament, co nie? Nie mieli problemu, żeby z nich czerpać, co nie? Wiedzę w czasie ich, powiedzmy, działalności, kiedy Nowy Testament był spisywany. I teraz taka ciekawostka. W księgach machabejskich jest opisana historia Żydów. Te księgi są mniej więcej w okresie od Malachiasza do Mateusza, czyli między Starym a Nowym Testamentem. I tam jest napisane, jak Juda Machabejczyk, zwany Młotem, po prostu w takich powstańczych walkach zdobył z powrotem Jerozolimę i poszli do świątyni, oczyścili ją i ponownie ją zadedykowali Bogu, bo tam była zbezczeszczona, co nie? I ta dedykacja to jest dzisiejsze święto Chanuki. Chanuka to jest świecznik taki dziewięcioramienny. I teraz i patrzcie, jest napisane, że Jezus na to święto poszedł, nie? Że obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima i przechadzał się Jezus w świątyni w przedsionku Salomona. To święto w ogóle nie jest biblijne, nie Boże, a Jezus na nie poszedł. Nigdzie nie jest, że krytykował czy cokolwiek. Żydzi do dzisiaj obchodzą to święto. W grudniu trwa tydzień czasu, dlatego że nazywają to święto świateł, dlatego że odpalili ten świecznik i chyba 7 czy 8 dni się paliły te światełka. Normalnie tam było oleju na przykład, no nie wiem, tylko tak szczele, może na dobę, może na 12 godzin. Powinny były zgasnąć, a paliły się przez 7 dni. I oni to przyjęli jako znak od Boga, że Bóg zaakceptował świątynię. Na przykład, nie? Czyli to było coś, co miało miejsce między okresem nowo- a starotestamentowym, co mamy opisane tylko w apokryfach, na co Jezus poszedł, nie? Na przykład. No i tak dzisiaj Żydzi, chrześcijanie to obchodzą, to jest ich taki nowy rok, oni też sadają prezenty wtedy, wiecie, to jest nie nowy rok, przepraszam, to jest taki w okresie świąt Bożego Narodzenia, jak powiedzmy ktoś tam obchodzi te święta, to oni w tym czasie mają te święta i tak samo sobie dają prezenty, nie? Czyli tak dużo nie tracą w tym okresie, nie? Także to jest taka tylko myśl po prostu, prawda? Że mimo tego, że nie ma tego w Starym Testamencie opisanego, te święto, na przykład Jezus na nie poszedł, nie? Anyway.